Powiem wam szczerze, że w 2021 roku wyczerpałem chyba limit braku szczęścia do końca swojego życia, bo dosłownie w początku roku miałem druta w nodze, następnie okradli mnie na ponad 40 tysięcy złotych, a to co się ostatnio stało to jest coś naprawdę niesamowitego i stwierdzenie miałem pecha to nie jest nawet eufemizm tej sytuacji. Siema widzowie, witam bardzo gorąco. Dzisiaj postaram się wam w skrócie opowiedzieć, jak doszło do tego, co właśnie widzicie na ekranie. Sporo plotek było, że ja coś zrobiłem, pewnie zapierdalałem na lodzie i tak dalej. Otóż moi drodzy, nie, także rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, zapłaszcie sobie jakąś kawusię, jakieś ciperki czy coś i zapraszam do oglądania. Tylko weź jeszcze suba, zostaw i łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i moi drodzy, historia zaczyna się od tego, że generalnie zbliżały się święta, a moja rodzina mieszka ode mnie generalnie jakieś 300 km. Także musiałem przebyć tą drogę. No i generalnie biorąc pod uwagę, że ja raczej żyję w godzinach nocnych, stwierdziłem, że sobie wyjadę gdzieś tak w nocy około 3-4 i sobie na spokojnie dojadę z rana, prześpię się, no i już będę powiedzmy o 13-14 na nogach, cały, zdrowy i w ogóle. No i tak też zrobiłem, spakowałem prezenty, spakowałem siebie, spakowałem psa. No i ruszyłem, moi drodzy, na podróż 300-kilometrową, nic się generalnie nie stało podczas tej podróży. Dojechałem spokojnie do domu, natomiast 10 metrów dosłownie przed wjazdem do już mojej chaty, moja mama generalnie mieszka w lesie, w takiej małej wsi, gdzie średnio co jest, wtedy pierwszy raz poczułem, że jest straszny lód na drogach. W sensie dosłownie 10 metrów przed zakrętem wywaliło mnie w bok pierwszy raz, tylko tam już prędkość była, wynosiła jakieś 5 km 10 na godzinę, bo zbliżałem się już po prostu do takiego, wiecie, mega ostrego zakrętu już na posesję, więc miałem odpowiednio niską prędkość, wtedy walnęło mnie bokiem przy takiej prędkości, już wtedy wiedziałem, okej, jest kurde ślisko, nie, biorąc pod uwagę, że jest las, mało kto tutaj jeździ od śnieża, no to tym bardziej. No i generalnie co, przywitałem się z rodzinką, coś tam pogadaliśmy, no i ja poszedłem spać, stałem około tam, nie wiem, 15, 14 chyba, no i stwierdziłem, że jako już dzisiaj jest 23, to jest Wigilia, to pewnie to cały dzień spędzę tutaj, no to dzisiaj, w sensie dzisiejszy dzień, czyli 23, cały o tej 15, pojeżdżę po rodzince, spędzę trochę czasu z resztą rodziny, czyli tam z jakimiś wujkami, z dziadkami, pojechałem sobie, posiedziałem najpierw u taty, potem pojechałem do wujka, no i tam z wujkiem właśnie też gadaliśmy o jakby warunkach na drodze, pamiętam, no i stwierdziłem, dobra, jadę, była już około 23 wtedy, więc stwierdziłem, że dobra, siema, wracam do domu, miałem do domu jakieś 20 km. Generalnie była wtedy 23, padał śnieg, było bardzo ślisko, więc jakby ja przez te 20 km jechałem bardzo wolno i bardzo uważnie, jechałem powiedzmy maksymalnie, jak się rozpędziłem, to 55-60 na godzinę było, więcej nie. Do wypadku doszło o godzinie około 23.25 plus minus, tam dokładnie nie wiem. Było to dosłownie 500 metrów od mojego domu rodzinnego, to też jest całkiem zabawne. Był to dosłownie ostatni zakręt przed jakby wjazdem. Był to taki zakręt w lesie, dosyć ostry, 90-100 stopni około. No i ja zbliżając się do niego, tak jak mówię, jechałem bardzo wolno. Jechałem około 30 na godzinę, to była moja normalna prędkość, bo wtedy był las. Tam jeszcze był znak, że jakieś łosie czy tam inne dziki mogą wyskakiwać, także tym bardziej się bałem. Tym bardziej, że już w przeszłości raz miałem taką sytuację, że coś mi na drogę wybiegło, wtedy było to lato, też wieczór i na szczęście udało mi się zahamować, nic się nikomu nie stało, ale wiedziałem, że są tam jakieś zwierzęta, także wolałem po prostu zachować ostrożność, jechałem bardzo, bardzo wolno, około 30, no i zbliżając się do zakrętu stwierdziłem, że jeszcze muszę zwolnić. Walnąłem hamulec, znaczy nacisnąłem pedał hamulca i w tamtym momencie jakby poczułem, że jest mega ślisko, jakby, że hamulec po prostu jakby opony nie hamują. Aczkolwiek to zhamowało mnie tam do powiedzmy około 25, ciężko mi też powiedzieć, jakby no ja też nie patrzyłem na ten zegar, nie będę kłamał, patrzyłem bardziej na drogę, ale była to naprawdę bardzo mała prędkość. No i w tamtym momencie, gdy jechałem około 25-20 na godzinę, jakby włączyłem kierunkowskaz w prawo i momentalnie jak obróciłem kierownicę dosłownie tak leciutko w prawo, było tak ślisko na drodze, że wyjebało mnie bokiem, tak dosłownie, nie wiem jak mam to opisać, w sensie, że był to minimalny, minimalny taki leciutki ruch kierownicy, który po prostu spowodował to, że opona się poślizgnęła, no i ja w tamtym momencie, jak wiedziałem, że już lecę bokiem, ja mnie jakby nie będę ukrywał, troszeczkę mnie sparaliżowało, później jak sobie analizowałem, a to też w sumie, to może nie będę wyprzedzał historii, generalnie bardzo, ale to bardzo mnie sparaliżowało, natomiast w momencie, biorąc pod uwagę, że zakręt jakby był 90-stopniowy, a ja naprawdę zrobiłem bardzo mały ruch kierownicą i już leciałem bokiem, to generalnie jakby pole jakby mojej jazdy było centralnie na drzewo. Ja wtedy zesrałem się tak bardzo, że jakby zacząłem próbować jakby skorygować jakby ten drift, co nie? No wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Jakby ciężko mi to też opisać. Generalnie próbowałem wyjść z tego driftu, udało mi się skręcić tak, żeby nie wylądować w drzewie i w pewnym momencie wiedziałem już, że będę leżał w rowie. Jakby to już było pewne, ja już się z tym pogodziłem. To była taka sekunda, gdzie ja już po prostu wiedziałem, że jak odkręciłem
odkręciłem się w ten sposób, żeby nie jebnąć w to drzewo, no to wiedziałem, że dobra, siema, lecę na pole, no myślałem, że będzie lepiej. Trzymałem się jezdni już tak w miarę na styk i w pewnym momencie lewe tylnie koło jakby po prostu spadło jakby z asfaltu i wjebało się w rów. No i w tamtym momencie po prostu ja już wiedziałem, że będę leżał w rowie. Dałem szczerze, że będzie to po prostu spadek do tego rowu, że mnie nie przekręci, bo to była naprawdę niska prędkość. Niestety tak się nie stało, przekręciło mnie tylko raz, jakby po prostu auto się przekręciło, no i walnęło na dach i na dachu wylądowało. Zapytacie się pewnie, czy mi się coś stało. Generalnie tak jak mówiłem, ja byłem zapięty, ja jechałem wolno, to była naprawdę bardzo niska prędkość. Ja jedyne co poczułem, to dopiero poczułem następnego dnia po przebudzeniu i był to tak naprawdę ból lewego ramienia, lewego łokcia, coś takiego. Jakby tutaj nad łokciem mnie troszeczkę bolało, dalej mnie troszeczkę pobolewa, ale jest to tak jakby jedyna rzecz, która mnie bolała. Jakby wystrzeliły jakby kurtyny boczne, które też na pewno mnie osłoniły. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, że one wystrzeliły, bo to by się działo tak szybko, to był dosłownie ułamek sekundy. Sprawa wyglądała tak, że jak auto się obróciło, jak już przestało się obracać, ten raz, że po prostu wylądowało na dachu, to ja, tak jak mówiłem, miałem zapięte pasy, pasy dociągnęły mnie tak do fotela, że ja w pewnym momencie jakby, wiecie, byłem po prostu do góry nogami. Byłem tak przyczepiony do fotela, jakby fotel się naprawdę zacisnął masakrycznie. Chyba z pół minuty dosłownie próbowałem jakby poruszać ręką i dosięgnąć do jakby odpięcia tego pasa. W pewnym momencie poczułem też w ogóle jakby taki smak jakby spalenizny. Myślałem, że coś się dzieje i pamiętam, że miałem w głowie taką myśl przez dosłownie sekundę, czy ja umieram? I serio coś takiego było, bo myślałem, że coś może zaraz jebnąć, wybuchnąć czy coś. I okazało się, że nic się raczej nie stało i nic nie wybuchło. Ja w tamtym momencie nie panikowałem, nie wpadłem w żaden atak histerii, tylko wpadłem w taką pułapkę pod tytułem kurwa mać, nie widzę okularów, nie mam nic, jakby wszystko mi z kieszeni powylatowało, dosłownie wypadł mi telefon, wypadły mi okulary. No i jakby ja szukając okularów, szukałem jakby najważniejszych rzeczy, czyli dla mnie najważniejsze priorytety w szukaniu w momencie, kiedy wiecie, jakby ja z tego auta nie mogłem wyjść, bo ja też nic nie widziałem, ja bez okularów jestem ślepy, tym bardziej jak jest ciemno, co nie? Więc generalnie moim priorytetem był znalezienie telefonu i znalezienie okularów. Pierwsze udało mi się znaleźć telefon i od razu jakby zadzwoniłem do mojej mamy, to było bardzo blisko jakby jej domu, więc wiedziałem, że ona po prostu przyjedzie i to pomoże ogarnąć. Dalej nie wiedziałem, jak wyjść z tego miejsca. No i nagle okazało się, że BMW, które miałem, ma jakby taką opcję, że w przypadku chyba uruchomienia poduszek antywypadkowych, no to wtedy jakby automatycznie BMW samo dzwoni na 112, no i samo zadzwoniło mi na 112. Jakby ciężko mi było ocenić, czy jest potrzeba wzywania kogokolwiek, jakby ja poprosiłem tylko straż pożarną, bo na aktualny moment, kiedy wzywałem jakby, kiedy samo się to pogotowie jakby, znaczy to 112 się wezwało, ja nie wiedziałem, jakie mam wyjść z tego auta, też nic nie widziałem, jedyne co widziałem jakby to tak naprawdę to, że stoję na potłuczonej szybie, ale że w miarę mam miejsce i też jakby nie popadam w jakąś klaustrofobię, jest wszystko w porządku. Powiedziałem pani ze 112, że nie potrzebuję na pewno karetki, że ze mną wszystko jest w porządku. Jedyne co poprosiłem tak naprawdę to straż pożarną, bo tak jak mówię, nie wiedziałem, była 23, jakby nie miałem pojęcia, że ktoś po mnie przyjedzie, jak szybko, czy ktoś się zatrzyma i tak dalej. No i rozłączyłem się z 112, pani powiedziała, że zawiadomi straż pożarną, no ale niestety też musi zawiadomić policję, co później okazało się niestety mandatem, a szkoda, bo dałoby się to jakby załatwić bez. Finalnie tak mi się wydaje, że nie, ani straż pożarna, ani policja nie była tutaj potrzebna, no bo nikomu się nic nie stało, szkody też nie były jakieś takie niesamowite, po prostu tak jak mówię, no nie byłem w stanie w momencie, byłem w takim szoku, działałem pod taką presją i pod takim stresem, że po prostu nie wiedziałem jak dużo się stało, co się stało i jakby wolałem to zawiadomić, więc i tak jakby nie żałuję tego, że panowie przyjechali, no bo sytuacja okazała się niegroźna, no ale mogła być zdecydowanie groźniejsza. I generalnie w momencie, gdy rozłączyłem się z panią 112, moja mama już w tamtym momencie jechała po mnie, nagle usłyszałem jakiś krzyk zza samochodu i krzyczy jakaś pani, czy ktoś tu jest, coś takiego. Ja mówię, nic mi nie jest, coś tam krzyczę, coś takiego, nic mi nie jest, tylko nie mogę wyjść. No i nagle okazuje się, że pani tak po prostu otwiera drzwi, ja wychodzę, wstaję i znajduję okulary, które leżały przy po prostu wyjściu akurat. I myślę sobie, ja pierdzielę, ale miałem farta. No i generalnie co? To leżało do góry nogami. Mi na szczęście się nic nie stało. Moim zdaniem, czy jest to moja wina? Ciężko powiedzieć, jakby
raczej żadnego błędu na drodze nie popełniłem, po prostu warunki na drodze były tak potężnie chujowe, że mogło się to stać każdemu, więc po prostu wydaje mi się, że miałem pecha i nikomu tego nie życzę. Uważajcie, moi drodzy, jak jeździcie na drogach, zwłaszcza takich leśnych, gdzie mało co jeździ, gdzie po prostu jak jeszcze jakiś śnieg pada, ten lód jakby tam dalej się podsuwa, jakby to jest naprawdę okropne. I jeżeli jeździcie po takich polnych, powiedzmy, drogach, no to serio uważajcie i jakby jedźcie 10 mniej niż uważacie, że powinniście jechać, bo to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę coś niespodziewanego, jakby nikt do tego, jakby, no ja tego, jakby to totalnie było, to było odrealnienie, to jakby to jest takie wspomnienie, które jakby mi się zapętla w głowie, że przez chwilę naprawdę miałem taką myśl, że o kurwa, ja mogę umrzeć, no na szczęście nic się nie stało, żyję. Jestem bezpieczny, jest w porządku. Generalnie możecie też zapytać potem, co z autkiem się stało. Generalnie moja mama zadzwoniła do jakiegoś tam znajomego, pana Zygmunta, pozdrawiam bardzo gorąco. No i pan Zygmunt podjechał traktorem, udało się jakby traktorem przeciągnąć to auto w taki sposób, że już leżało normalnie, znaczy stało po prostu na ziemi normalnie. No i potem jakby traktorem przetransportowaliśmy to auto te 500 metrów na posesję po prostu moich rodziców. Następnie przyjechała laweta, zabrała to auto w odpowiednie miejsce, ja już stwierdziłem, że i tak w sumie od pół roku planuję zamówić nowy, więc jakby to był znak od losu, żeby w końcu to zrobić. Więc overall, jakby mi nie jest szkoda, jakby ja też nie przywiązuję uwagi do rzeczy matrymonialnych, jakby dla mnie rzeczy, które mają wartość, jakby inaczej, dla mnie rzeczy kupne nie mają jakby wartości emocjonalnej, jakby, nie wiem, to ciężko to powiedzieć, ale jakby dla mnie strata auta nie jest jakby jakąkolwiek stratą, jakby wkurza mnie to, bo jakby no nie mogę na przykład sobie pojechać, muszę Ubery zamawiać, ale jakby nie czuję jakiejś tam, powiedzmy, niesamowitej przykrości, czuję po prostu stres z uwagi na to, że jakby przez to, że to auto się teraz zniszczyło, to mam wpis ze rzeczy w papierach do ogarniania i strasznie dużo na głowie przez to. Ale poza tym nie jest mi szkoda, jedyne czego jest mi szkoda, tak jak mówię, że nie dodałem gazu, o tym nie powiedziałem, bo wydaje mi się, już o tym też gadałem właśnie z chyba 10 osobami, wydaje mi się, że w momencie jak już udało mi się wyrolować, znaczy przekręcić kierownicę tak i ustawić samochód w ten sposób, żeby nie pierdolnąć w drzewo, wydaje mi się, że w tamtym momencie zabrakło gazu i gaz powinien mnie wyprowadzić wtedy na prostą. No ale tak jak mówię, byłem sparaliżowany. Wiadomo, Polak mądry po szkodzie, co nie? W takiej sytuacji, jak jest stres, jak jest ten, no to też jakby ruchy są niestety niekoordynowane czasami i intuicyjne po prostu, stuprocentowe. No ale, no i tak, no jakby to jest w skrócie koniec historii, moi drodzy. No nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Żyję, to jest najważniejsze, jakby dalej los chce, żebym siedział tutaj na tym YouTubie, nagrywał dla was filmy, także spodziewajcie się mnie więcej w nowym roku. No i dziękuję pięknie za oglądanie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a ja spadam. Trzymajcie się i do następnego, elo!